kolekturach ruch szczęśliwe kupony drukowane są jeden po drugim. Jedni od lat skreślają te same liczby, inni grają sporadycznie, korzystając z opcji chybił trafił. Na wygraną nie ma reguły, trzeba mieć fart. A żeby wygrać, trzeba grać i koło się zamyka. Bardziej na chybił trafił, czy bardziej gdzieś tam skreślają? Bardziej na chybił trafił. A u pana coś się da wygrać? Jak wszędzie. Na to nie ma reguły. Ma być, to będzie. Jutrzejsze losowanie Lotto przejdzie do historii gier liczbowych w Polsce. Po raz pierwszy nagroda wynosi 60 milionów złotych. Rekordowa kumulacja narasta już od 10 kwietnia. Co zrobić z taką wygraną? Pomysłów nie brakuje. Radosław Brodzik wygrywa 60 milionów złotych w Lotto. Co pan robi z takimi pieniędzmi? Najpierw pozwolicie, drodzy panowie, że chwilę pomarzę. Już wiem. Po pierwsze, biorę urlop, bo jeszcze mam kilka dni, więc na szczęście tak, żeby odetchnąć, tak chwilę, to musi ze mnie spłynąć, bo te 60 milionów to jednak robi wrażenie. Później się pakuję, wylatuję na Kubę, biorę dziewczynę ze sobą, Ewę. Ewa, pakuj się, wiesz o tym, że lecisz ze mną. No tam zostaniemy trochę na tej Kubie, bo chcielibyśmy odpocząć, ta pogoda, jednak tam naładować baterie. Wracam do Polski, realizuję swoje marzenia, czyli sport, biegi i przede wszystkim odpoczywam. Ale nie wiem, czy nie rezygnuję z pracy. Chyba chciałbym dalej pracować, żeby przebywać z ludźmi. Matko, nie mam pojęcia. Podzielę się z rodziną. Świetnie. A ty? Nie wiem, pewnie zainwestuję w samochód. Ciężka sprawa. Pewnie zapłacę swoje rachunki, pewnie pojadę gdzieś, może coś fajnego sobie kupię. Ale zapytał mnie pan. Rozdam dzieciom i biednym. A dla siebie nic? No trochę tak, żeby mogła gdzieś pojechać raz. To gdzie? No wie pan, teraz są trudniejsze czasy, nie wiem gdzie jeszcze. Zaskoczył mnie pan po prostu pytaniami. No jakby pan 60 trafił, to co by pan zrobił? Co ja bym zrobił, wie pan co? Wolałbym nie chciał trafić tych pieniędzy. To pierwsza taka osoba, która mówi, żeby nie chciał. Ja bym nie chciał tyle pieniędzy. Dlaczego? Po prostu bym się bał. Losowanie Lotto jutro, tradycyjnie o 21:40. Życzymy powodzenia.